Uwaga, niniejszy tekst może urazić Twoje uczucia religijne, jak i wszelkie inne uczucia, jakie posiadasz. Jeśli nie chcesz zostać urażony, zakończ oglądanie w tym właśnie miejscu. Jeśli będziesz kontynuował, robisz to na własne ryzyko i nie przysługują Ci żadne prawa. Czytanie z listu świętego Tymasza do Tymasza. Wracając z Betanii do Jerozolimy, po nocy spędzonej w miejscu niewiadomym, Pan zgłodniał. Niestety, najbliższy dyskont znajdował się w Jerozolimie, a uczniowie zmęczonymi byli. I Pan ocenił, że nie zaniosą go na barana szybciej, niż on z sandała po człapie. A głód doskwierał. I drzewo figowe ujrzał Pan, i uczniowie też je ujrzeli, a głodni byli nie mniej niż Pan. I rzucili się biegiem ku drzewu, głodem trawieni. Ale Pan, znając sztuczki chytre i czyniąc cuda pomniejsze, uczniów swych rozpłaszczonych na trakcie pozostawił i jako pierwszy ku drzewu pobieżył. I dopadł je. Między gałązki wlazł, ale z pustymi ustami spod niego wylazł. Kiedy nadbiegli uczniowie jego i stali zdyszani, otrzepując się z pyłu, który drogę pokrywał warstwą grubawą, Pan wkurzony deptał dookoła drzewka figowego i złorzeczył. Zaprawdę powiadam wam, iż z tego drzewa już nigdy się owoc nie zrodzi. Tak rzekł Pan i drzewo uschło w sposób natychmiastowy i definitywny. I dziwili się uczniowie, jak to możliwe, że całkiem zdrowe drzewko figowe popsuło się nagle i zwisło jak suchy badyl nad pustynią. I Pan rzekł ponownie do uczniów swych. Zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę, a nie zwątpicie, to nie tylko z figowym drzewem to uczynicie. I poszli razem ku Jerozolimie, umacniając w sobie wiarę i jednocześnie zasuszając obiekty różne. A to owcę, a to pasterza. I radości i śmiechu była z tego kupa. I tylko do jednego małego zgrzytu doszło, kiedy jeden z uczniów, nieumiejętnie mocą wiary władając, koledze swemu przyrodzenie zasuszył.